kosmos. Aby dojechać do stolicy luzu i chillu w górach. Oh man. Wszyscy czegoś od kogoś chcą. Jest kosmos. Bilet 700 rupii. 14 godzin jazdy. Będziemy na ponad 5000 metrów. Okej, okay, mój autobus, już widzę, że nie ma miejsca na nogi. Jest świetnie, nie mamy wody, nie mamy jedzenia, nie mamy alkoholu, ale mamy książkę. Pierwszy popas dla bydła. Po półtora godziny zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie jest pełno autobusów i nie ma absolutnie mięsa. No, Himachal. Jeszcze 3-4 godziny i będziemy w Manali. Śpi się katastrofalnie, po prostu katastrofa. Autobus też nie grzeszy luksusami, ale za to kierowca podpisał pakt z diabłem. Godzina 7. Zatrzymaliśmy się na czaj. Będziemy pić herbatę. Za mną Himalaje. Góry jak góry. Wysokie i trochę zimno. Siemano, witamy z Manali. Właśnie jestem po zakupach. Kupiłem kartki. Facet palący chillam. Dieta przyrządzająca momos, czyli takie ichnie pierożki. Cóż jem u mojego nowego ziomka z Manali? Chleb z serem, a ser jest z jaka. Jak smakuje ten ser? Szczerze? Jak na żółty. Jak zwykle, kiedy wjeżdża się do jakiegoś punktu i trzeba z niego wyjechać, jest czas na podsumowania. Manali. Czym było Manali? Manali jest światową stolicą haszu. To jest tutaj najciekawsze w Manali. Plus kilka ładnych widoków, jakieś tam góry. I dwóch najbardziej rozpasanych, jeżeli chodzi o imprezy ludzi. Jak to się skończyło? Powiem wam, że czy byłem w Manali, czy byłem w Mielnie, na jedną cholerę wyszło, bo kończę z brzuchem pełnym alkoholu, kondycją ujemną. No i co? No i śmiesznie było trochę. Teraz też idziemy po jakimś parku. Trzeba było zapłacić 20 rupii, żeby być w tym parku. Nie było ładnie w tym parku, ale czy się opłaca wydać 20 rupii? No i co jeszcze? Sprawy wyglądają tak, że skończyłem mieszkać w Trippy Station w Delhi i koleżanka mojej koleżanki załatwiła u koleżanki spanie. Trochę się boję, czy będę wyspany, ale zobaczymy. W każdym bądź razie do Manali trzeba koniecznie wrócić, bo tu jest bardzo ładnie.